9 sierpnia 2020 roku odbyły się sfałszowane wybory prezydenckie w Białorusi. I tego samego dnia wieczorem zaczęły się masowe protesty przeciwko dyktatorowi Łukaszence, który ogłosił swoją wygraną na wyborach. 9 sierpnia to bardzo ważna data. Społeczeństwo białoruskie stawiło masowy opór reżimowi. Ludzie walczyli na ulicach z OMON-em, budowali barykady. Sprzeciw wobec dyktatury zalał cały kraj. Pierwsze dni powstania, czyli 9, 10, 11 sierpnia, były też dniami masowych, brutalnych zatrzymań, pobić, tortur, gwałtów w aresztach i na komisariatach. Były też ofiary śmiertelne, osoby zamordowane przez reżim Łukaszenki. Te wydarzenia na zawsze zapiszą się w historii Białorusi. Chociaż póki co nie udało się obalić reżimu, wydarzyły się nieodwracalne przemiany. Mija teraz rok od tych wydarzeń. Maszyna represji reżimu Łukaszenki nabiera obrotów. Ilość więźniów politycznych ciągle rośnie, zwłaszcza teraz, tuż przed rocznicą wybuchu powstania. Często słyszymy pytania od osób mieszkających w Polsce. Jak można wesprzeć białoruskie społeczeństwo w walce z reżimem? Co możemy zrobić, jeżeli mieszkamy w Polsce? Musimy robić wszystko, żeby napełnić sensem hasło Solidarność naszą siłą. I myślę, że same dokładnie wiemy, co możemy robić. Kiedy zeszłej jesieni wybuchły masowe protesty o prawo do aborcji tutaj w Polsce, wychodziłyśmy prawie codziennie na ulicę. Na prawie każdym proteście były zatrzymania. Uczyłyśmy się wyrywać naszych bliskich z rąk psiarzy. Uczyłyśmy się blokować piarskie busy, żeby nie mogły wywieźć naszych bliskich na komisariaty. To wtedy osobom zatrzymanym łamali ręce na komisariatach, bili, upokarzali. Wtedy każdy nasz protest kończył się pod komisariatami z hasłem „Nigdy nie będziesz szła sama”. Dzisiaj naszym przyjaciołom, przyjaciółkom, towarzyszom, towarzyszkom z Białorusi chcę powiedzieć to samo. Nigdy nie będziecie szli sami, nigdy nie będziecie szły same. W więzieniach, aresztach i komisariatach białoruskiego reżimu ludzie są bici, torturowani, rażeni paralizatorami, przetrzymywani w nieludzkich warunkach. W aresztach niewydawane są materace, a jaskrawe światło jarzeniówek świeci się 24 godziny na dobę. Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby o tym krzyczeć. Chodzimy na demonstracje, nagrywamy filmy solidarnościowe, piszemy listy do uwięzionych i ciągle opowiadamy o tym, co się dzieje w Białorusi. Ta solidarność dzieje się ciągle i będzie się działa, dopóki wszyscy i wszystkie nie będą wolne i dopóki ten krwawy reżim ostatecznie nie upadnie.